Siemanko, ze strony hodowcy, robi się kolejny odcinek dzisiaj. Odcinek z nasadzania białej kruki tyloma jajkami. Czekajcie, tylko zakryję, bo tu musiał jajko zbić, bo takie kryjące. I ten, najpierw nasadzimy tutaj kwokę. Później pokażemy wam zakupki, jakie zrobiliśmy. Więc tak się prezentują wszystkie jajeczka. Damy je jeszcze, są dwa zobaczymy, czy feniksy. zmieści 2 feniksy, 6 kokinów i 6 szabo. Bo teraz daje się więcej szabo i tych, bo. A tam niestety za dobry lęk nie będzie, bo tylko zostało 5 jajek, tam ma 2 feniksy, chyba 2 kokiny i szabowka. Bo ona tak długo łazi, też te jako umierają. A co na teraz, jak zaczęła długo łazić? Bo na początku się chodziła tam, bo nie wiem, po 20 minut, a dopiero chodzi po 40 minut, jak nie lepiej. No to jest grudzki, tak? Ale zobaczymy. Takie gniazdo trochę małe, ale nie chcę grzebać, bo później ten będzie się robić tam dziwnie. A to tak nawet fajne te gniazdo. Ale może trochę za dużo, ale zobaczymy zaraz, jak ten to się rozumiemy jest dwa. Foka jest dobra, mamusia taka sobie zależy, często tak mało kutaszku chorowa, ale zobaczymy w tym roku. No chcieliśmy kaczki jej dać, ale mówimy, że ten lęk taki sobie będzie teraz, to jeszcze się da kurzy, a kacza następna, jak tam kochinka, czy to nawet jak szałotka, no. Tylko mówię, słowo, że bo kochinku lepiej jakby kochinka, bo kochinka będzie może te 6 zmieści, a szałotka to max 3, więcej nie zmieści. A tak zawsze jak mam te 3, to zawsze ich 2 obumrą, albo jedno i dwa. No i do rady. A może jeszcze teraz jest te gniazdo większe, może spróbuję zrobić, bo takie mało trochę. No to jeszcze spróbuję to gniazdo większe. To może iść poka zakupy, jak zrobisz. Może iść poka zakupy, może nie po prostu zrobię. Tylko tak, żeby odciężek możemy, albo zrobimy, nie wiem, czy cięcie. O, cięcie. Drugie podejście. Teraz szersze jest to gniazdko. Więc zobaczymy. Tylko ona zamiast wejść to od razu pod siebie tej. Jak nie zjeści, to po prostu wyjmiemy jej dwa. Czekaj, może pokażę. Ona tak, a może do żarcia, tam na zwłaszcza nie mają, bo byliśmy w szkole, to, a teraz nam się nie chce. A się może mogli już nawet, ale. Ale dzisiaj mamy dużo roboty, to trzeba szybko i do roboty. No, bo dzisiaj tam znowu będziemy działać. A się dzisiaj nie jestem jakby kurnikiem, a się rozwiązana jakby z kurnikiem, ale. A się no, nie, do kurnika jakby się były. A myślę, że w tym miesiącu będziecie mieli dużo może kontentu nowego, nabytkowego, bo. No bo na pewno po świętach mamy nabytki, ale nie powiem wam co. Już mamy zarezerwowane. Ostatnio mówiliśmy na odcinku i udało się to sfinalizować, ale nie Ale nie mówili co. mówiliśmy jak teraz, nie? Nie pamiętam, co mówiliśmy, ale A coś chyba nie, mówiliśmy. a chyba nic nie mówiliśmy. No mówiliśmy, nie, nawet nie mówiliśmy, że co. No, zobaczcie, co to będzie. No, raczej będzie udany zakup, ale jeszcze trzeba poczekać, jeszcze na co fali dnia przed zachodem słońca. No. Ja przypomniałem sobie to powiedzonko. Dużo gratisów ma być. No. Ała. No tak chyba, to dwa weźmiemy, bo tak widzicie. Czekaj się, może zobaczę. Jak to wygląda. No niby. Jak to jest to. No lepiej wziąć dwa, żeby. Lepiej, żeby było na przykład mniej dwa, niż tam dwa by miały być niedogrzane. To są na pewno kochy. Nie, takie szabotkowe. No to była kolej szabotkowe. Jak nie, to no to. No. To trudno. No. To raczej nie ostatnia kwoka w naszym roku, że. Znaczy ona to wiedziała, ona to zawsze siada, tak samo ta niebieska, więc ona tam. Ta na pewno też usiądzie, to co jest teraz za Grzegorzem. Ona też się zaczęła. To rozmówisz, a no bo to była zima, też trochę z babci winy. I też była zima, to już umarły szybko, bo inaczej jakby teraz też mogłyby umrzeć, jakby tak była zima, bo też teraz jak jest podobnie jak do zimy, bo tylko 3 stopnie na no za minusach są, więc jajka sporzucone, bo te jajka są wczoraj, a się chyba tylko dzisiaj jedno jest dzisiejsze, a reszta są wczorajsze, więc tam już, ale też wysiedzone to tak do jedzenia, to tak sobie i dam następnych lęków. No to. Teraz je tam, zaraz przyjdziemy gniazdo, a to tam zobaczycie. Gniazdo i szybkie oczkowy, bo ta czarna kula pochodzi z tego gniazda, tej niebieskiej. A jeszcze zrobię na chwilę cięcia i tutaj przyniosę zakupy. Dobra, a więc tutaj mamy nasze zakupki, czyli jest to sepia. Taka. Pójdę pod okno, żeby było lepiej widać. Tak się, to tak poczekamy, aż tu kwoka zakryje. I to jest sepia, taka
Bo tamta nam się już załamała, bo wiatr... Nie wiemy, czy to jest do tych falistych, bo to jest nimfa narysowana, ale no, nasze faliste to uwielbiają. Jadły. No prawie więcej niż połowę zjadły nam. Później, nie wiem, tam już raczej nie, bo tam załamana jest, za bardzo nie widać. Nie wiem, czy to... Że to jest raczej ta prawdziwa sepia, nie żadnych tam gówno z wapnem. No tam gdzieś, no ale widać, jak jest fajnie. Więc zaraz opowiesimy tam. Jeszcze. Jeszcze zaraz wam tutaj pokażemy. Znaczy no zobaczymy w sumie. Jeszcze tutaj mamy Lex Poznań. Podróbka mamy tutaj. Kupiliśmy go jak trocinki. Do tej wódek, aż tam te wódki będzie załaś, aż jeszcze trochę po tych może lęgach coś. Właśnie jak tam lęgła, bo tam teraz nie doszło jajek. No tam wychem do zoologicznego, to mówię, od razu wezmę te trociny, no bo lepiej, żeby były, niż żeby miały nie być, a... też po lęgach się wymieni, bo to tam trzeba... I tam tam tylko tam można wyjść, jak tam będziemy robić. No i to są te lepsze takie, to są z tych takich biurów jakby. Jeżeli po lęgach możemy mieć nie wszystkie niezależone, albo coś, no ale... Znaczy, no bo jak dzisiaj na Facebooku widziałem, to raczej te jajka powinny być większe, tak jak na Facebooku widziałem. Co będzie. Znaczy no, jeden tam mój kolega też ma papugi, mówi, że zawsze, zazwyczaj te pierwsze lęgi są nieudane. A nie, no może to prawda, czy nie, znaczy może być prawda, bo... Znaczy no u nas u kurka nie ma, na przykład jak o te kurki się daje, zazwyczaj to... No u papugi nie wiadomo, bo jeszcze nie mieliśmy. No, to każdy inny, papuga pojedzie innego i skóra. No. To ja na razie tu na to położę, tu raczej się z tym nic nie stanie. Na tych budkach. Chociaż z tymi gubkami to nie wiadomo, jak są w kurniku, to nie wiadomo, co im dołuwaszczyło. Może jak położę jajka, bo się zaraz porzucimy. No to zrobimy cięcie i pójdziemy tamto, tą sepię zawiesimy tutaj, tylko wam zrobię szybki luk na kurczaczki i idziemy już tam do feniksów, pawi, bażantów, kaczek i brachm. Dobra, więc jesteśmy już tutaj u wolierze. Błoto mniej więcej znikło, a się trochę tam jeszcze nie jest, ale już nie jest takie miękkie. Najpierw wejdziemy tylko zrobić luk. No bo wyłóż mi się. O, nasz barancik, tu jedno jajko feniksowe jest. No to jeszcze musiało niedawno, bo jeszcze jak byłem po 16, to jeszcze nie było, więc... A nie wiem, czy jest jakiś czemu? Czy w trzecim, tam nie widać bardzo, ale tam jest takie zakwane trochę. Tam... A mój pan będziemy robić takie deski. Czyli te jajka nie padały, tam są te sztuczne, ale codziennie te jajka są. No, całym rozwalone są. Ale zobaczymy, czy dzisiaj, czy kiedy. Zobaczymy, bo to będzie trzeba dociąć deski. No zobaczymy, jak się wyrobimy z tym wszystkim. Mamy zapracowanki. Jak na rolników przystało. Tylko, że niestety nie w polu robota. No tam ta żółta jest w budce. O, nie, to ma chyba jeszcze jesieni. Bo ona wczoraj jajko wiosła. Ja mam tylko wejdę i tu ją pokażę. Nie, przez wczoraj jajko wiosła. Pokażę z góry. Nie, albo wczoraj. Nie, wczoraj. Tam ma 5 jajko, ona jeszcze lata. A lata, no wiadomo, będzie latać. Ale lata jeszcze nie tyle, że nie siedzi. No jest ta sepia w pokoju. A skoro nie widać, jak jest za bardzo z żartem. No. Chyba ta dziura jest, bo te wiatrak są małe. Za bardzo to nie wieje, wiadomo, wieje, ale... Mówiłem, że zielona też będzie budka, bo ja się nie widzę. No tam jest, widzę, łeb. Nie tam nie widzicie, ale... Wiem, że po prostu sobie siedzi, odpoczywał czy źle. A raczej odpoczywał, bo mówię, że... A nie wątpię, może jak na włosie, ale... No to wejdź na to i... O, wyszło. O, tam też było. A ona tam cały czas wozi od, kurde, z 2 tygodnie jeszcze jajka nie ma, ani jednego. Myśleliśmy, że od niej będą pierwsze jajka. No, a tamta Zoś to jest na budce, tam teraz, na tą zieloną i ta żółta. A ta jeszcze nie Zoś, ta zielona właśnie i tamta. Zobaczcie naszą kolekcję haczyków. No bo to są ale tych. Teraz w tym roku raczej nie będziemy dużo tych maczków kupować, bo ludzie mówią, że od tego papugi tyją. No bardziej na zimę może. A na lato nie chcemy, żeby były grube, bo później będą one się... Będą miały gorzej w tą gorączkę. Przynajmniej tak u kury, jak na no bo brachmy mają gorzej, najgorzej. Bo tam szałoty, to tam... Szałoty, kochiny takie coś, a że kochiny też mają brawe, bo te...
Pióra na girach wszędzie. Tak, nie też mają na girach. No, one są grube, to też tym bardziej. Zawiej. Znaczy, że chodzi, że jak ta folia tak będzie robić. A chyba dzisiaj wieje tak, że ta folia tak nie leci. Nie powinno, nie wiem. Różnie to bywa, a może wtedy mówię, spadło, bo może było już mało. No, powinno się trzymać. A łapma, nie wiem czy w ogóle jest, coś tam podziebane jest, ale mało tego łapma jedzą. No chyba, nie, to chyba nie jest prawdziwe łapma, to takie, takie, znaczy łapienko pisał, no ale to chyba takie jest, takie. Widać, że za bardzo nie chcą. Jak tego nie będą za bardzo ruszać, to będzie dobrze. Niech jedzą, bo teraz na lęgi tym bardziej. A to im gdzieś tu można na ten, może sobie coś tam pogryzą tego. Pochrupią. Znaczy no pewnie one zaraz to zrzucą, tak? Ta zielona jest taka najgrubsza. Znaczy nie nożna, taka grubsza, tylko wróci tak pakieli, to jest taka, ona taka. Teraz nie jest taka osowiała, ale to jest taka beka, że tak. No, jakiś feniks tu był, którego na bepuj. Tak, ładna za nami, bo. Ale i tak za tym sepie to. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze cena, to za takie coś jest 22 zł, no to jest bardzo za dużo. No. A to tam te przyny 9 zł. 8. To 8. 8 albo 7 nawet. Więc te traciny. No i się próbuje deptać, ale nie daje mu się. No ta zielona to chyba się nie da. Jeszcze nie widziałem. Nie widziałem to już kiedyś, ale. Ale ona tam się da się najpóźniej właśnie jaka nosić. Ale też mówię, na pewno będziemy kupować papugi. No jak kupimy te wnioski. Jak kupimy te wnioski. Najważniejsze. I jeszcze tam też ten. Jakieś szałotki, kochinki się będzie na pewno kupować. No brachmy. Bo brachmy teraz raczej. No kaczki też raczej, nie? Chyba, że kaczara będziemy zmieniać. Więc brachmy na razie nie będziemy kupować. Pawi raczej, nie no, pawice może jedną kupimy na lato. No, pawice na pewno nie trzeba dokupić, ale raczej też chyba coś takich młodszych, bo. Bo ten, bo co miałem powiedzieć? No bo te mamy plany na lato, a z naszymi planami to wiecie. Ja w ogóle... A też może Feniksa się też dokupię, jak na przykład usiadł obydwie, żeby on miał pajękę. A ten, a też musimy w któryś dzień tutaj jeszcze kilka przynieść gałązków tam stamtąd, bo tam i tam, trochę obciąć i tutaj powtarzać te ale dziurki. Ale w ogóle nie wygląda już jak są od tego bota, te końcówki takie są wyschnięte jakieś. No. Nie trzeba tam kilka, tam, kilka. Przynieść, bo tu widać dziurki. A się na odcinku to nie widać, a raczej. Ale tutaj widać tam. Ale jakby tak pokażę, to było, to nie widać. Ten kogut na sprzedaż, jak ktoś się nie jest jeszcze wystawiony, ale. Ale niedługo będzie jeszcze. Albo nie wiem. Czy powiemy. Na następnym odcinku może powiemy. No bo teraz w sumie jak już zacząłem, bo mieliśmy niefajną sytuację trochę z naszej strony, no i z naszej w sumie strony, bo. Sprzedawaliśmy tą parkę brachm i ręka mi bardziej. Sprzedaliśmy tą, wtedy chcieliśmy sprzedać tę parkę brachm i pani nam napisała, że tamta to jest na 100% kurka i że chce. No no i sprzedaliśmy jako kurka. No i się okazało, że to nie jest kurka. No no i się dogadaliśmy tam z panią, pani nam odsyła tą brachemkę. Więc nie wyszło jakoś źle. Też jest, nie oszukaliśmy, no znaczy oszukać, no to trochę wyszło jakoś, ale niespecjalnie, no nie. Tak myśleliśmy, że też to, że to jest kurka. Tak wygląda, ale tak też są pisali niektórzy ludzie. No ale no co no, błąd się wkradł. Niestety czasami się zdarzają, no ale będziemy też bardziej uważni, będziemy weźmiemy lekcję z naszego błędu. Tak to wygląda, no ale kogucik wróci, już jako kogucik, nie jako kurka. Chyba nie mam tego, a raczej to, się daje, raczej tą kurko koguta. No, ten ładny był, to wszystko, widać, razem są. No więc, taka nasza pomyłka, błąd się wkradł. Jak, no tak wyszło niestety, ale to... Mówię trochę z naszej winy, no i no w sumie z naszej winy, no ale nie wiedzieliśmy, że to jest kogucik. Więc też może jakby tam, bo no, na początku myśleliśmy, że trzy koguty, później myśleliśmy, że to jest kurka. Później ta pani też powiedziała, że kurka, no to myśleliśmy, że kurka. No i później sprzedaliśmy tej drugiej pani i tam się okazało, że kogut.
więc tak wyszło. Że się śmiał, jakby okazało się, że jeszcze to jest kurka, ale raczej się tak nie okaże. Ja raczej nie udam pisać, gdzie tu nie jest. Czemu? Na pewno pisajesz kobiet, na pewno. Jak to jest? No. Ale już na... No nie wiadomo, czy się kiedyś nie wkradnie jeszcze taki mont, ale no... Będziemy pilnować. Będziemy już tak się... No, będziemy... No, takimi szałotami, no z rachami gdzie najgorzej, bo u tych koników, kochinów i u szałota widać. A to się jak przylajmy... No i u papuk, jakbyśmy sprzedawali, to też będzie ciężko odróżnić płeć. Bo ten... Zobaczymy się tutaj pana, grupa, tam się znają. No, ale będziemy... Bo ta, u takich szałotów, kochinów i felicja, to już zawsze przylajmy no, takie... szybko widać już, że one są, no, co to jest. No, bo nie wiem, czy dokończyć. Ten. No tak, to będzie trzeba jako na katany. Nie wiem, czy wiecie, jak to określa, jak jest, nie wiem. Jakie to już pieje i poszło deptać. My niedługo będziemy go też wystawiać, więc... My też tak jest, wiemy, że możemy wysyłać już. Zresztą, bo już możemy wysyłać nawet takie nowe miesięczne. No, my już chcemy wyświetlać na pełni. Te, co nie wykupować... Kiedyś... Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, więc widzimy się w kolejnych odcinkach.